Dzień dobry. A dziś pokażę Wam tą zmianę. Tu jest troszkę kartonów. I kwestia jest taka, że wyprowadzamy się z Warszawy. Pokaż się, Ala, bo wyglądasz fajnie. I pokażę Wam jeszcze, co zostało u nas w mieszkaniu. Taki obraz. I tu sobie chodzą pewne zwierzęta z Peru. Ciekawostka. Przypadek. Tu Wam pokażę jeszcze kalendarz, który dostałem od Andrzeja. Tu jest maj, a za moment będzie czerwiec. I w czerwcu będą już trzy alpaki, a nie jedna. A teraz zapraszam Was i pokażę Wam Lublin. A teraz jedziemy do Lublina. Teraz pokażę Wam Lublin. Elegancki, co? I jedziemy takim sprzętem po wertepach do przodu. To jest, słuchajcie, wieś, w której Grzegorz będzie rezydował. Z żoną Żanetką. Gdybym był złomnikiem, powiedziałbym Wam kilka ciekawostek o Lublinie, o jego historii. Ale nie jestem. Mogę Wam tylko powiedzieć, że ma... Teraz Wam powiem, ile ma przyjechanych. 90... Nie wiem, czy widać. 91 tysięcy z haczykiem. Nówka, fulówka. Fajny sprzęt. To jest właśnie to, co chciałem Wam powiedzieć. Czyli przeprowadzamy się na wieś od 30 lat. Prawie pierwszy raz zamieszkam na wsi. Jak Wam się podoba Lublin? Fajny jest, nie? Taki Lublin mi się podoba najbardziej. Choć coraz mniej ich zostało, to ten jest świetnym Lublinem. Właśnie jedziemy do Warszawy się pakować i ładować kartony i inne mebelki, żeby przewieźć się na naszą polską, piękną wieś. No i zabraliśmy Lublina do Warszawy. Tak to jest w Warszawie. Korki na synów, proszę bardzo. Są różne możliwości podróżowania. Ale wiadomo, Lublin ma bardzo dobrą komunikację. Tak to wygląda. Moi widzowie, cały dobytek. Mandur.